Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać takie rzeczy. Kupiłem sobie to kiedyś na AliExpress na wypadek tego, jeżeli prąd w Polsce tak podrożeje, że nie będzie mnie stać na to. A z drugiej strony też w razie takiego problemu, gdyby w ogóle go zabrakło, było coś tam. Bo nikt nie jest, kurde, według mnie głupi w naszym państwie i każdy wie, co się dzieje i co nasi politycy odwalają. Powiem szczerze, może wygląda to jak typowe chińskie gówno, ale to chińskie gówno może zasilić Wam garaż w oświetlenie i niezbędne napięcie nawet do ładowania laptopów i innych podstawowych rzeczy. Mamy tutaj podłączenie na panele, podłączenie na akumulator i podłączenie wyjścia na żarówkę, przetwornicę i tak dalej. Jest to fajne urządzenie. Działa w pełni, bo już włączałem. Kosztowało mnie to śmieszne pieniądze, już Wam mówię, że mnie to urządzenie kosztowało na AliExpress jakieś niecałe 50 zł, a na Polski, na Allegro wchodzą często po nawet 70-80 zł do 120-125, ale no, widzicie, zakurzona strasznie. Greensell. Kupiłem sobie też w międzyczasie przetwornicę. Oryginalna. Czekajcie, coś Wam chciałem pokazać. Napatrzyliście się. Gdzie tu są? Czekajcie chwilę. Jak ja lubię edukować ludzi. Gdzie jest tu napowiedzone po polskiemu? Polska instrukcja zastosowanie, dobra, zasady bezpieczeństwa. No, zasady bezpieczeństwa Wam głównie pokażę. Mam nadzieję, że widać. To jeszcze nawet nie było rozpakowane. Widzicie, jest fabrycznie zafoliowane. Ale sobie to otworzę. Watowa mi wystarczy. 300 watów, to waży około 600-700 prawie kilo waży. Jest tam jakoś, o, to jest najważniejsze. Wiecie, co to jest? To jest blaszka pokazująca, że tu przykręcamy uziemienie. Włącznik, port USB, Quick Charge 3.0, power, błąd. O, przepraszam, power. Dioda sygnalizująca power, dioda sygnalizująca błąd, włącznik, port USB Quick Charge 3.0. Tu mamy podłączenie uziemienia. No i tu mamy wentylator plus minus. Tu podłączamy przewody, które są w zestawie do właśnie komputera fotowoltaiki. To urządzenie podłączamy i nawet sobie instalując tak gdzieś na boku, no na boku na przykład, o, na boku ścianki w garażu, macie już podstawowe źródło zasilania w razie braku energii elektrycznej. W zestawie mamy dodatkowo dwa bezpieczniki i okablowanie, które znajduje się tu. Mamy standardowe okablowanie do zapalniczki samochodowej, jakiś drucik od pat, ale to, o, przepraszam, tak?
No i bardzo cieniutkie kabelki ja bym zrobił własnoręcznie, o wiele grubsze, bynajmniej jak mój palec. Bezpieczeństwo przede wszystkim, bo tym będzie płynął potężny prąd, a nie jakieś 12 jak w komputerze do wentylatorów. No ale na początek do zasilania na przykład, poczekajcie, do zasilania oświetlenia w garażu to wam wystarczy w zupełności gniazdek. Dobra. Nie patrzcie się na górę, że tam ciuchy zimowe leżą, to jest inna kwestia, bo w domu nie ma miejsca na takie rzeczy. No i mamy kabelki, oczywiście, plus minus, co tu mówić. Wejście standardowe zapalniczki samochodowej. Ja i tak nie mam samochodu i mieć go nie chcę, bo moi koledzy, niektórzy, którzy mieli samochody, to je posprzedawali, bo nie było ich stać na dalsze utrzymywanie. Coś o tym wiem. Dobra, to sobie chowamy. O, bezpieczniki wrzucamy. To więc to urządzenie jest bardzo dobre. Tylko to akurat jest 24 V. Wentylator się obraca. To jest akurat 24 V. No i tu jest uziemienie. Gniazdko mamy europejskie z dwoma bolcami typu szoku. Jedno pojedyncze gniazdko wystarczy. No i mamy tutaj, jak pokazywałem, znaczek uziemienia, że tu podpinamy kabel uziemienia. Pamiętajcie, nawet agregat prądotwórczy, który leży, czy tam leży, stoi na betonie, wymaga być podpięty nawet kawałkiem drutu w ziemię, żeby był uziemiony, bo ładunki, które wytwarzają się na prądnicy agregatu prądotwórczego, powodują zaburzenie pracy silnika, a ta z kolei powoduje, jakby to powiedzieć, desynchronizację zapłonu. I agregat ciężej pracuje, bo dodatkowy prąd, który nie powinien w nim być, jest wysyłany do zapłonu. I często dziwne rzeczy się dzieją. No więc dlatego mówię, że każde urządzenie powinno być uziemione. Zaraz ktoś powie, co ty pierdolisz za głupoty, kurwa, mi sprzedawca mówił w Castoramie, że nie musi. Musi być uziemiony, każdy agregat prądotwórczy winny być uziemiony do ziemi. Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, agregat prądotwórczy też je wytwarza. Wiem, że na Facebooku znajdą się doktorzy nauki, inżynierii kosmicznej technologii, że twierdzą, że Ziemia jest płaska, mimo to, że jest okrągła, więc słuchajcie ich dalej, to będziecie dalej baranami. Jak mówię, że coś jest do czegoś, to znaczy, że jest do czegoś. A Ziemia jest tak naprawdę płaska. Jaja se robię, jest okrągła i zawsze była okrągła. Płaska Ziemia. Jeżeli Ziemia by była płaska, to wyście mi wytłumaczcie, jak grawitacja by działała na takim świecie. No, a ile generatorów grawitacji by trzebało zastosować? A ile prądu by tam szło, żeby to zasilić? To już nie mówię, przecież to całe Słońce by musiało być użyte. Kretyni tylko wierzą w płaską Ziemię, idioci. Zadam wam, przepraszam, że tak pytanie z dupy. Jeżeli Ziemia jest płaska i każdy mówią, że tam za lodowcem wszystko i tak dalej, tam kurwa, przepraszam za słownictwo, ta cała Agarta i tak dalej, Szambala leży, to dlaczego żaden YouTuber porąbany od płaskiej Ziemi nigdy nie poleciał tam samolotem tego sprawdzić? Dlaczego oni tylko gadają, 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 ale nic nie robią? Nie zastanowiło was to? Ach, bez komentarzy. No i mówiąc, jak zabraknie nam w Polsce prądu, no bo nasi politycy bądź co bądź są idiotami i kretynami, i głównie im chodzi, żeby póki są na stołkach, zarabiać kupę forsy, żeby swoje rodziny i siebie zabezpieczyć na to, co nastąpi już niedługo. Zamiast dbać o interesy narodu polskiego i obywateli Polski, a także dbać o obywateli i ich zdrowie. No to przepraszam bardzo, oni dbają o swoją dupę i dupy swoich rodzin. No. Dlatego są tacy ludzie jak ja, którzy wam pokazują proste sposoby, jak zarobić, a się nie narobić.
Właśnie w ten sposób. To ma 300 W, ale są mocniejsze klocuszki. No. Więc ja sobie mój reaktor superatomowy chowam. Bo chciałem wam pokazać, czym dysponuję, że ja się zabezpieczyłem na koniec świata. Jak to mówił Bas Astral, na koniec świata i jeszcze dalej. No a potem przypierdolił w logo Castoramy. Przepraszam, ale musiałem. O, dobra. Więc moi mili, słuchajcie, ja takie rzeczy kupuję. O, mimo że rzekomo mi są niepotrzebne, ale ja takie rzeczy kupuję dlatego, że lepiej mieć i w razie czego mieć możliwość ich użycia, niż nie mieć, a potem beczeć i kupić za potrójną albo nawet poczwórną cenę. Gdzie kiedyś cena była normalna, a potem podczas paniki gówno burzy ludzie podwyższyli ceny tych urządzeń po to, żeby trzykrotnie, czterokrotnie na nich zarobić. Popyt i podaż. Dobrze, ale wróćmy do naszego komputera, do fotowoltaiki. Powiem wam tak, oczywiście mogę go otworzyć, bo gwarancja już na nim dawno minęła. Ale nie chcę tego robić. Jest to wspaniałe urządzenie, chociaż śmierdzi chińską fabryką na kilometr. Wezmę sobie jakieś urządzenie, będę wam opisywał. No to mamy mikroukład, tak, mikrokontroler, a jakieś tam coś tam, full coś tam. No i mamy tam ogólnie plus minus tam, no wiecie o co chodzi. Panele fotowoltaiczne tu i tu podpinamy plus minus, akumulator plus minus. Dobrze, tak. I wyjście z komputerka plus minus. Tu wprowadzamy fotowoltaikę, tu wyprowadzamy na akumulator i tu dopiero wychodzimy z tego urządzenia. Wychodzimy przewodami w to urządzenie, a następnie z tego urządzenia wychodzimy wtyczką na przykład na oświetlenie. Czego wy jeszcze chcecie? Powiem wam szczerze, to kosztowało psiki, a jest bardzo potrzebne i wydajne. Powiem wam coś takiego, nawet coś takiego jak to powinniście uziemić. Tak dla pewności. W sumie, powiem wam szczerze, możemy to rozebrać. Z tym Janżem jest inżynier. Kurde, chciałem to rozbierać pilnikiem. Coś wspaniałego. Tak. Piorun, stać się na więcej. Poczekajcie, pójdę po detonator. By było. Jep, nie ma. Dobra, otworzymy sobie to, bo ja też jestem ciekawy, co jest w środku. Oczywiście gwarancja na to nie istnieje. Bo to coś łatwo się odkręca, a tam kurwa nie ma niczego. Śrubeczki. Śrubeczki. Kurde, to się rusza, to żyje. Dobra, odkręcimy to w ten sposób. Jak nie kijem go, to młotem. Jak w tym kawale. Przywalił mu pan kijem? No nie. Pani doktor, musiałem przypierdolić czymś mocniejszym, a że nie miałem nic innego, to użyłem pustaka. Ale pacjent żyje. Coś tam się rusza. No dobra, ściągnęliśmy. To mamy tu tylko termopady, ok. Mamy tu tylko termopady. Powiem wam szczerze, jakieś gówniane to termopady. Ledwo co dotykały. No dobra, nie będziemy tego bebeszyć bardziej. Słuchajcie, powiem wam tak. Znalazłem rozwiązanie, czemu to kurde tak dobrze nie dolega. A raz poprawimy tą chińskie badziewie. Słuchajcie, to nie dolega zbyt bardzo, bo ten chiński plastik to się nadaje do dupy. Zaraz to naprawimy. Ała, kurwa, rzeczywiście. Majteczki, kapeczki, łaho, ho, ho. Kurde, z której jest ten, ja pier... Dobra. Okej, okay, no to naprawiłem chińską fabrykę. O ty kurwa, dziadu jeden. Słuchajcie, ja to muszę trzymać, bo to mi się rusza. Okej, okay, słuchajcie, poprawiłem to. Muszę to przyciskać.
Termopady nie dolegały. I widzicie, już na dzień dobry naprawiłem zajebistą musterkę w tym urządzeniu. A mianowicie poprawiłem cholerną chińską fabrykę. A mianowicie już tłumaczę, o co wam chodzi. Słuchajcie, przez to, że konstrukcja w jednym miejscu nie dolegała, to po prostu te termopady na tych MOSFETach, czy co to tam nie jest, to nie dolegało chłodzenia wystarczająco i prawdopodobnie gdybym tego użył na dłuższą metę, to by strzeliło w cholerę jasną po prostu. Dobrze, że jestem samozwańczym inżynierem i wychwyciłem od razu z miejsca tą musterkę, bo byłoby źle. Mówię wam prosto, byłoby źle i byłaby dupa zbita dosłownie. A tak? Śruba kętniejszego przekroju, ten jest płaski akurat. A i same problemy. Kurwa, gwinty zaraz poprzekręcam. Nie gwinty, tylko śruby uwalę. Trzyma, dobrze. Powiem wam tak, gorzej zjebać tego już chyba nie mogli. Kurwa, że ja po nocy muszę takie rzeczy robić. Powinni mi płacić za każdą godzinę mojego mówienia. Już wam tłumaczę, o co chodziło. Tak, słuchajcie. Chodziło o to, że ten plastik. Może czekajcie, to tak hukowo widać. A, dobra, już widzę. Chodzi o to, że ten plastik tu wypychał ten metal i po prostu termopady nie dolegały dobrze do tej strony metalu wewnętrznie, więc ja to poprawiłem, powypychałem te plastiki, co jest teraz o wiele lepiej i skręciłem to o wiele mocniej. Teraz to leży idealnie tak jak trzeba i teraz ta sekcja jest chłodzona. Ja i tak wypierpapier te termopady stąd i dam lepsze swoje, bo te chińskie, nie oszukujmy się, ale to nie są najlepszej jakości. Zresztą to skręcimy mocniej. Oho. To ma się trzymać. Śruby nie są rozwalone. A to ma się watrzymać. O. No i dobra, poprawiliśmy chińską fabrykę. I tu on ma wewnętrzny termometr, on ma termometr swój wbudowany, tam pokazuje temperaturę aktualną. Dobra, to więc byliście od razu świadkami, że poprawiłem fabrykę chińską, naprawiłem usterkę, która by wywołała błąd katastrofalny i prawdopodobnie urządzenie poszłoby z dymem. Co mamy w opakowaniu? W opakowaniu mamy prymitywną technical support. Technical support procedurę. No ale to wali. A instrukcja obsługi do czegoś. O Boże, jedyny. Powiem wam tak. User menu. Ja pierdolę. Powiem wam tak. Dwanaście, 24 V auto się przełącza. To już jest coś. Maksymalna moc 60 A. Ale według mnie obsługuje 30. Tu wam przybliżę. Nie wiem, czy widać. O, poczekajcie, czekaj.
Macie. Ale słowa tego nie opiszą. Powiem wam tak, ja z angielskiego jestem dupa wołowa, ale coś tam piąte 60 rozumiem. Nie każdy. 70% ludzi na świecie nie zna angielskiego. Wow. Tutaj cytuję film Kontakt. Dobra. Więc omówiliśmy sobie i poprawiliśmy troszkę rzeczy. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości.